No, dziękuję bardzo za kibiców i kibiców z Rzeszowa i kibiców z Polski. Do zobaczenia. No, dziękuję. Wielki rewanż, no to wspaniałe hasło na pewno towarzyszące temu meczowi, te kibice na pewno. Myślę, że niektórzy przyszli tylko po to, żeby zobaczyć właśnie wielki rewanż za finał Ligi Mistrzów, ale też żeby zobaczyć właśnie takie gwiazdy jak Leon, jak Matt Anderson, czy nawet Spiridonow, którego też tu ciepło przyjęliśmy na Podpromiu. Myślę, że na pewno się cieszy. A co do samego meczu, no, na pewno była to dla nas fajna zabawa. Dla nich myślę również, dla kibiców też, mecz, w którym przecież wygrywamy. W jakiej formie by nie był Zenit, w jakiej formie byśmy nie bylibyśmy my. I jaki by nie był stopień przygotowań do dalszej części sezonu, to zawsze zwycięstwo z takim przeciwnikiem bardzo nas cieszy. El partido fue bastante bueno. Pienso que los fanáticos deben estar contentos para... Naprawdę zadowolony ja byłem z tego występu. Przecież fajnyka meczka rozegranego. Gratulujemy Rysowi wygranego meczu. No i na pewno w następnym meczu zagramy lepiej. Postaramy się zagrać lepiej. No oczywiście, dzisiaj było naprawdę widać było luz na boisku. Ćwiczyliśmy bardzo, bardzo ciężko ten ostatni okres, więc... Może nie jesteśmy jeszcze na takiej świeżości, jak będziemy, gdy zacznie się liga, ale na pewno widać, czujemy to w nogach, że praca wykonana daje efekty i że ta gra wygląda naprawdę fajnie. No, mi się bardzo podoba organizacja, jaka w Kazaniu, wszystko w Kazaniu mamy, to jest w tym momencie najlepsze rozwiązanie. On jest związany kontraktem, stara się jak najlepiej kontakt swój wykonywać. Cóż, oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za samą reprezentację i oczywiście za Fabiana, Bartka i Damiana, bo wiadomo, reprezentacja zawsze to serce mocniej bije, gdy gra reprezentacja i myślę, że chłopaki wznoszą się na wyżyny swoich umiejętności, wywalczą olimpijski awans, nawet jeśli nie teraz, to w kolejnych turniejach będzie jeszcze szansa, ale na pewno bardzo mocno na to liczymy, bardzo mocno trzymamy za nich kciuki i będziemy wszyscy przed telewizorami kibicować. Wszystkie mecze obserwuję, jestem na bieżąco z meczami, wiem o problemach, jakie w reprezentacji Polski z kontuzjami występuje, także jestem na bieżąco i obserwuję, jestem z reprezentacją Polski. Tak jak mówiłem, jestem gotowy do zagrania w reprezentacji Polski. No to jest w tej chwili naprawdę jest troszeczkę taki trudny moment, ponieważ wszystko jest uzależnione nie ode mnie, nie od federacji, to jest wszystko naprawdę tak uzależnione od Federacji Międzynarodowej i czekamy po prostu na jej decyzję. Tutaj tylko tkwi problem. I chciałbym w tym nowym roku na naprawdę sportową tą karierę, żebym był w jak najlepszym kadrowym, żebym jak najlepiej mógł wykonywać swoje zajęcia na boisku. Chcę jak najlepiej grać dla Zenitu Kazań. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Na mnie się liczy praca i jeszcze raz praca. No życzę zdrowia, szczęścia i pomyślność kibicom, a także żeby zapełniali naszą halę na Podpromiu i zawsze, nieważne jaki wynik meczu, ile mamy punktów w tabeli, żeby zawsze nas mocno wspierali. Shh.
600? O, tak? Możemy to ogłosić oficjalnie? Dobrze, żeby nie było, że to ja. Proszę powiedzieć. 600 zł i kolacja z Julkiem.